Boxer.org. Dzisiaj nietypowo, nie w Dzierżoniowie, a w Poznaniu spotyka Piotra Wilczewskiego, w tej chwili już chyba najlepszego polskiego trenera młodego pokolenia, no ale zarazem byłego zawodowego mistrza Europy w wadze super średniej, który przygotowuje pięściarzy Global Boxing do ich kolejnych walk. Chyba jesteś w tej chwili jednym z najbardziej zapracowanych trenerów w Europie. Tak, ale zacznę od tego, że jesteśmy gościnnie i jestem bardzo zadowolony w Boks Poznaniu u Sebastiana Rzetkiewicza. Tu nas przyjął, widać sala, jak gdzieś tam jest ujęcie, się gdzieś tam złapie jakieś super warunki, także trenujemy. Jeśli chodzi o trenera, no cieszę się, że jest praca. Ta praca może troszeczkę koliduje z moim życiem prywatnym, bo żona jest zła na mnie i ma prawo. No ale jeszcze mówię, to trzeba się troszeczkę poświęcić, troszeczkę bardziej się zaangażować. Mam nadzieję, że to zaowocuje w jakimś czasie. Czasami widzimy, że w czasie jednej gali no, kilku twoich podopiecznych boksuje, to tak logistycznie jest pewnie problem, żeby to ogarnąć. Walka po walce, jeden zawodnik wychodzi, potem trzeba wyjść z drugim. Oni zaboksują, zrobią swoje, odpoczywają w szatni, ty musisz z kolejnym stanąć w narożniku. Jak sobie z tym radzisz? Na pewno jest to uciążliwe, na pewno jest to też niedobre, jeśli chodzi o samych zawodników, bo chociaż staram się dobierać takich ludzi, którzy oni znają, z którymi gdzieś tam jakiś kontakt mają na sali bokserskiej. Bo nie ukrywam, że chciałbym z każdym zawodnikiem przesiedzieć ten czas oczekiwania do samej walki z nimi, ale no jest nieuniknione i niemożliwe. No, nawet najlepsi trenerzy, najlepsi zawodnicy tak dobrze nie zawsze mieli i musieli jednak, że tak powiem, przeczekiwać ten moment do samej walki sami. Ale tak właśnie było ostatnio. Byłem z Kamilem, rozgrzewał się Paweł, byłem z Michałem, rozgrzewał się Kamil. Jeszcze mógłbym wymienić paru zawodników, którzy w tym czasie oczekiwali w szatni na walkę, a ja niestety byłem przy ringu. I tak jest, także coś może w przyszłości zamkniemy się, że tak powiem, w ten team w trzech, czterech trenerach, którzy będą na stale przebywali na sali, na stałe będą towarzyszyć zawodnikom, żeby to później miało jakieś ręce, nogi było pokładane i także psychicznie dobrze działało dla zawodników. No właśnie, a propos sali, Global Boxing Gym w Dzierżoniowie, praca w re, niebawem prawdopodobnie będzie już ukończony. Możesz kilka słów na temat tego projektu powiedzieć? No znowu są komplikacje, znowu są problemy, ale to tak jak wszędzie, jak wszystko się robi, zawsze są jakieś niedociągnięcia. Mnie tu nie ma, ale teraz przyjeżdżam, teraz zaczynam rozmowy, zaczynamy jakieś, że tak powiem, negocjacje i wydaje mi się, że wszystko będzie zgodnie z planem. Planowaliśmy to z początkiem września, żeby to ruszyło. No mówię, są troszeczkę minimalne problemy, ale wracam i mam nadzieję, że uda mi się to jakoś pogodzić, żebyśmy już niedługo z nowym, że tak powiem, sezonem, z nowym rokiem szkolnym i my z nowym, że tak powiem, sezonem na jesień zaczęli treningi już na tym nowym gymie Global Boxing Dzierżoniów. Za niewiele ponad miesiąc kolejny z twoich podopiecznych stanie przed dosyć poważnym sprawdzianem. Patryk Szymański 18 sierpnia w Międzyzdrojach zmierzy się w walce ośmiorundowej o młodzieżowy pas WBO. Przeciwnik na tą chwilę no, nie jest jeszcze znany, niebawem go pewnie poznamy, no, ale z pewnością to najpoważniejsze wyzwanie w karierze Patryka. Jak oceniasz jego szanse, czy jakiś specjalny rodzaj przygotowań przewidujesz przed tym pojedynkiem? Cieszę się, że w ogóle zacząłem z Patrykiem pracować, bo Patryk, tak że powiem, z zaskoku ze mną miał te zajęcia, treningi, a teraz do tej walki praktycznie cały czas ze mną i się z tego bardzo cieszę. Jest to chłopak pojęty, bardzo inteligentny. Zaczęliśmy obóz, że tak powiem, już dwa tygodnie temu, jest dosyć w miarę dobrze. Wydaje mi się, że ta walka, ta presja samej tej walki, ranking tej walki jakoś nieuczciwie go wyjdzie. On jest nawet widać zmobilizowany, chce wyjść, chce boksować i chce zdobywać ten pas i kolejne pasy. Także wydaje mi się, że to jest pierwszy pas, że będzie w dorobku Patryka i że tak powiem, pierwszy w kolekcji. Twoi podopieczni też są tak dosyć ambitnie i odważnie prowadzeni, to znaczy dosyć dużo walk mają w stosunkowo krótkim czasie. Michał Chudecki ma wystąpić również w Międzyzdrojach, ale domyślam się, że po walce z Szotem, no zaskakująco łatwej dla Chudeckiego, ale jednak no, z poważnym przeciwnikiem na dłuższym dystansie, ta walka w Międzyzdrojach pewnie z kimś o nieco mniejszych możliwościach.
Sama walka faktycznie może była, troszeczkę oczekiwaliśmy cięższej przeprawy. Sama walka była łatwa, może nie aż tak bardzo łatwa, ale mówię, spodziewaliśmy się czegoś mocniejszego. Ale obóz i treningi były ciężkie, także Michał sam jeszcze jest takim, że tak powiem, tytanem pracy, sam sobie jakieś tam treningi ze swoim trenerem od przygotowania fizycznego ustala, że wiem, że ta praca nie była lekka. Ale sam finish był, że tak powiem, troszeczkę poniżej oczekiwań, że było troszeczkę łatwo mu przyszło to zwycięstwo. I kolejna walka stoczy, tak jak mówić, między zdrojach z mniej wymaganym przeciwnikiem, jeszcze nie do końca nie tam już się mówi o pewnym nazwisku, ale nie do końca jest to sprecyzowane, także wydaje mi się, że ta walka między zdrojach będzie, tak jak powiedziałeś, troszeczkę łatwiejsza i przynajmniej teoretycznie. Już na koniec zaczęliśmy ten wywiad mówiąc o tym, że jesteś trenerem rozchwytywanym i doba jest dla ciebie za krótka, no ale do niedawna byłeś też znakomitym zawodnikiem w czołówce wagi super średniej. Czy to już ten etap kariery zawodniczej już jest zdecydowanie zamknięty, czy jeszcze jakąś tam furtkę sobie zostawiasz i gdyby się trafiła propozycja, to skusiłbyś się i wrócił między liny ringu już nie jako trener, a jako zawodnik? Wydaje mi się, że już raczej nie. Już za bardzo zaangażowałem się w pracę trenera, za dużo ludzi też wciągłem, że tak powiem, do tej swojego teamu i już chyba nic by mi nie skusiło, no nie wiem, no, nigdy nie mów nigdy, ale raczej już jest to niemożliwe. Czuję się w tej roli teraz trenera znakomicie, stawiam sobie jakieś kolejne wyzwania, chcę, że tak powiem, podwyższać swoje umiejętności. Też będę chciał właśnie skorzystać, jeżeli będę zaproszony i do Stanów, i do Niemiec, gdzieś tam pojadę, zawsze uczyć się czegoś nowego, bo wiadomo, że jako trener ten bokser się rozwija i tej umiejętności też trzeba gromadzić i uczyć się zawsze czegoś nowego i wprowadzać to na sali. W takim razie życzymy powodzenia w realizacji tych planów. Ty niedawno za tobą wnoszono pas mistrzowski do ringu, także ja też tobie życzę, żebyś ty mógł niebawem doświadczyć tej przyjemności i wchodzić do ringu z twoimi podopiecznymi, za którymi będą wnoszone ich pasy mistrzowskie. Także wielu mistrzów wychowanych w Global Boxing Gym Dzierżoniów. Dziękuję ślicznie. Już jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy, że tak powiem, współpracy z zawodnikami, ale tak jak powiedziałeś, faktycznie, że będę chciał i będę tego dążył, żeby te pasy były wnoszone do ringu.